skoro już zaczęło się przejaśniać, to może ja się przywitam, co? Przygotuj się na przyjazd. Bonjour! Trasy. Punkt po prawej stronie. Bonjour, Francja, lądówka. Jeszcze nie dojechałem do dole. Ale jestem w miejscowości Moisy. Dokimałem tutaj moją drzemkę. Bo tak sobie tej nocki sobie dzielę te pauzy. I to już będzie koniec na dzisiaj. Tak troszkę nierówno to podzieliłem, bo zostało mi teraz 30 do wyjechania na dychę. No i trudno, teraz słońce wstaje, więc jakoś to pójdzie. I co? I trzeba rypać. Trzeba rypać. I jedziemy dalej. Na ciężarówka, jak ja nie lubię tędy się mijać. Coś, kurwa. Bardzo, ale to bardzo nie lubię tędy jechać. Bo są drzewa i ogólnie nie chcę się do nich za bardzo przybliżać, ale to nie jest moje jakiś lęk, tylko ten gostek obok też widziałem i zwolnił. Także słoneczko się budzi. No nie powiem, żeśmy jakoś to umęczyli, no bo jeszcze się nie umęczyliśmy, tylko dopiero jest kawałek wyjechany, no ale... Ale jest dobrze. Jak już słońce wstaje, to coś z tego będzie, bo już się bałem, że nie podołam. Oho. Także 82 km do Chalon. No i za Chalon kawałek ładny, pojedziemy. Poczekaj, czy ja ci dobrze mówię. Tak, 82 mam przelotówkę za Chalonem wbitą. No bardzo bym chciał 306 dojechać do Shella. Kurwa, no akurat na styk podaje. Do Shella za w Moulins, tam jak jest ten duży Shell, no nie? Co by mnie okrutnie urządzało. No ale sobie jeszcze, jak już wyskoczę za Chalon, to rozczaję sobie, czy tam w ogóle będę mógł dojechać. Wydaje mi się, że mogą być pewne problemy. No ale to mówię, to będę na nacjonalkach tych większych, tych lepszych, to sobie to rozczaję. A tymczasem o, jakiś fotoradar i trzeba rypać. Jedziemy ostro. Takie jakieś tutaj mi tu gra po drugiej stronie globusa, czy bieguna, czy drównika, nie wiem. Ale nie cejrowskich, tylko takie audycje podróżnicze, tylko jakiś ten Janek Mela i jeszcze jakieś inne ludki opowiadają, troszkę przyrodzają, no ale jakoś to leci. Cały wschód słońca mam ze sobą, ja jadę przecież na zachód. No, jadę. No i taka sytuacja, droga D989. Ładna okolica, piękna okolica, ale co żebym się naklął, co żebym się nawkurzał. I kolejny dowód na to, że nie ma co za bardzo słuchać nawigacji. Nie ma co za bardzo słuchać, szukać, patrzeć po tych tabliczkach objazdowych, którędy dewiacją kieruje, zwłaszcza we Francji. Bo mogłem w bardzo prosty sposób objechać objazd, a pojechałem po tabliczkach dewiacją. No i się skopało, że kierowało mnie w stronę, jakbym chciał jechać na Junglerę, tą drogą taką. No i tak się zrobiło, że musiałem stanąć w tym miejscu, zakończyć tacho, bo był
Po prostu miałem wyliczoną drogę do Moulins. No i brakło mi przez ten objazd. O, rety, idę się przejść kawałek, bo już tych nerwów się cały trzęsę. Fajna droga, przypomina mi się okres, kiedy pracowałem we Francji. A tutaj naprawdę tak fajny francuski asfalt, lubię taki asfalt. No, także zboże, żyto sobie rośnie, takie wysokie jak to żyto. No. No i trzeba tak będzie postać 9 godzin i potem po prostu ruszyć, zobaczysz francuski krzyż. A ja tymczasem kończę. Coś tu się dzieje, coś tu się poplątało. Ktoś na kogoś trąbi. A ja sobie pójdę tam. Polski busiarz. Dobra, kończę. Widzimy się wieczorem. Co, powiem jeszcze raz dzień dobry, chociaż dzień się nie zmienił. Wtorek, 18.12. Od dłuższej chwili już sobie jadę. Dłuższej chwili, takie będzie z 20 minut. Droga D989. Kontynuuję tą drogę, na której stałem. I powiem tak, droga jest wąska, ale jest taka cały czas taka jak teraz. Jest po prostu piękna. Jest piękna, zielona, pełno krów. Mogłem rano pociągnąć więcej, bo byłoby się gdzie zatrzymać. Może niekoniecznie w tak atrakcyjnym miejscu, no ale byłoby. No ale jest, ogólnie jest ok. Dostałem doładunek w Bordeaux, w okolicach Bordeaux, więc jutro rano ładuję. Plus jest taki, że w Bordeaux mam zonę taką, koło tej firmy mogę się zatrzymać. Temat jest taki, że teraz mi nawigacja liczy przyjazd na północ. Ja po drodze jeszcze muszę pauzę wyrobić i co chwilę jakieś chrześcijańskie symbole, także jak najbardziej na plus. Taka fajna Francja, jaką ja pamiętam jeszcze z 15 roku. Ojejku, jeszcze hopa. Także ten, dzisiaj pośpię sobie nockę, bo mam jeszcze jedną dziewiątkę, wczoraj jedną, teraz jedną, no i w nocy z dzisiaj na jutro zrobię trzecią. Trzecią zrobię, chyba że coś się pozmienia, będę stał blisko firmy i może uda radę zrobić po prostu tą jedenastkę, jeżeli by był towar niegotowy, no zobaczymy. No ale generalnie nie jest mi to za bardzo do niczego potrzebne, po prostu temat wygląda następująco, że ja załaduję jutro, no to dzida na Madryt. Rozładunki dwa zrobić, bo ta druga zrzutka też jest w Madrycie, ale no całkiem z drugiej strony. No ale ogólnie pozytywnie. Aha. Fajnie, można tą drogą sobie będzie jeździć, gdyby tam były problemy na tej Ence. Też się przyjemnie jedzie, w miarę szybko, ruch praktycznie no taki jaki widzisz. Przyda mi się ta nocka spana dzisiaj, bo no w dzień jak to w dzień, no nie pośpisz za bardzo. No ja tam bardziej drzemałem niż spałem, spania może z godzina była. Gorąco to jest raz, chociaż miałem słońce z tyłu, no ale ogólnie taki gorący dzisiaj dzień jest w
27 teraz jest jak jadę. No i cieszę się, że jest zielono, cieszę się, że są krówki, a bydło lubię jeść, lubię patrzeć. A tu mają Francuzi takie ładne bydło. No i spokojniutko się jedzie, tam 8 dyszek, mniej czasem. Gdzie mi się śpieszy, dzisiaj nie mam za dużo kilometrów do zrobienia. Będę dzisiaj jechał troszkę tak eksperymentalnie, bo na tej mojej lokalizacji, tak zwanym Dzikim Landzie, jest tam i zdaje się, że tam było chyba jedna wioska zamknięta i kiedyś naparzałem takimi chorymi objazdami. Znaczy kiedy? No przedostatnio, bo ostatnio to się puściłem autostradą. Więc po prostu pojadę przez tą, czekaj, tam jest ta miejscowość, co się ta strefa, gdzieś to Aira się bierze z tej nazwy, Dojet. Tam mnie nawigacja trochę nie puszczała, ale jak wbijałem punkty, to mnie puszczała. Nie wiem dlaczego, nie wypluła żadnego ograniczenia wysokości tej wagi. No zobaczymy. No i co? I taka dróżka tu, za szeroka nie jest, ale stary, no. Jest trochę czasu. Trzeba będzie wymyśleć sobie, jak już zrobią odcinek płatny tej A79. Odkąd on będzie płatny, to mniej więcej wiadomo, bo tam są bramownice, no ale zobaczymy, jak będziemy to objeżdżać. Będę chyba co jadę, to chyba trochę nie bardzo, nie? No ale kwestia taka, chyba że tam tymi dziurami, ale to znowu tam się wszyscy wypchają. Zobaczymy, jak to będzie szło. No i co, jadę sobie, no wiadomo, pauza po drodze musi się zrobić, dlatego ten przyjazd będzie w granicach pierwszej w nocy. Ja tam nie ściemniam, nie robię sobie pauz po godzinie, czy tam wiesz, czy nawet jak dzieloną robię, to tam robię 15, 16, max 17 i spadam. Więc tutaj nie ma żadnej ściemy, nie ma lipy, także. I tym razem z tą pauzą uwinę się szybko. Nie chcę mi się tej pauzy zrobić, to kurde, dużo nie ma, 5:40 do jechania w tym momencie, więc zostało, no to po co to tą pauzę robić? No ale trudno, no, są przepisy, trzeba te pauzy robić. Jeszcze przyjdzie czas i już parę razy w zasadzie było tak, że byłem zadowolony z tych przepisów, że trzeba właśnie pauzy robić. No bo gdyby nie było tych przepisów, to dzisiaj jeszcze bym ładował Bordeaux. Tak by to wyglądało, to bym dłużej stał w Niemczech. O, jest, AliExpress się tu zaplątał, co on tu robił? A, pewnie objeżdża tak jak ja, bo z tamtej strony... Nie, oni mają... Ja tak zerknąłem na mapę i gdybym nie wjechał w tą drogę, w którą jadę teraz, tylko pociągnął dalej, czyli w stronę Junglery, tego skrótu na Clermont-Ferrand, no to bym dojechał, proszę, jak sobie ktoś ładnie mieszka, jaki fajny domek, jeszcze ładniejszy widoczek, kurde, luksus. No więc bym dojechał do bodajże N7 i potem można byłoby dużym skosem pójść i nawet nie wracać na N79, tylko od razu tam głębiej wskoczyć i w zasadzie nie jest to zła trasa. Dobra, nie ględzę, jadę sobie dalej, włączam sobie muzyczkę, tak. Cieszę się pogodą. Dzień następny, czyli środa. Co powiemy Tobie? Godzina pierwsza. Nie, gdzie pierwsza? Nie. Nie pomożemy mu, jeśli plan nie zadziała. 0:36. Sprawdziliśmy, bo jest idealny. Nie jest. Ale leci. Portugalec? No nie wiadomo co. Stajesz się egocentrykiem. Nie ufasz panu. I więc... Ale on ci ufa. No czekaj, bo mi tutaj film gada. Czemu chcesz brać w tym? No dobra.
do celu jutrzejszego załadunku jakieś 53 km, 40 minut jazdy, tak liczy nawigacja. Do Bordeaux jeszcze nie dojechałem. Jadę. Jeszcze kawałek zostało. No i temat jest taki, że strasznie, ale to strasznie chce mi się spać. Dzwoniłem do kolegi, pogadaliśmy, ale coś znowu jak to dzisiaj dziwnie, zasięg się stracił. Szkoda. I teraz jadę sobie już typowo na doładunek, bez żadnych spotkań, bez nikogo, bez niczego. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Oby miejsce było. No strefa jest, dlatego grzmota muszę zawsze gdzieś tam upchać. Ale tam, gdzie widziałem miejsce, to byłoby miejsce, no... Może na taką większą solówkę, ewentualnie... Nie wiem, czy zestaw z przyczepą. No w każdym razie... Ale nie powinno być miejsca z problemu z parkowaniem. A teraz muszę jeszcze... Muszę tam dojechać. Aha. Co robimy dalej? Dalej jedziemy sobie cały czas. Co jakbym znał coś tą drogę? Nie, no to o Bedenach. No to jest A10. No i widzisz, jak to jest. Droga B, czyli krajówka, i dziesiątka, nacjonalka, czyli N. Sorry, że wzdycham, ale jakoś tak mi się łatwiej zebrać myśli, kiedy to robię. Gdzie ja mam? Tutaj mam jakieś przyprawy. A gdzie jest moja butelka z napiciem? Znowu pusta butelka, kurna. Ale ich tu zapierdziela, dobra, jest picie. Ale ich, znaczy no ale, w sensie jak ktoś mi już wyprzedza, to tak konkretnie przyspiesza. O matko. Dobrze jest. Piję wodę. Zanim mówiłem, to dlatego, że mnie naprawdę chce się spać. Ale spoko, jakoś dojedziemy, co? A jak nie, to najwyżej stanę. No i witam z rana, w środę z rana. Strefa pod Bordeaux. Tam stoi auto. Dzwoni do mnie szefo, kurde, zadyma jak nie wiem. Że mnie nie ma na firmie, że powinienem coś tam się zameldować. No robię tą dziewiątkę, nie? Ale dobra, spoko, no. Byłem u Francuza. No, czeka na mnie towar, co prawda. Może niekoniecznie kto... Tą zadymę śmiesznie kręcą ze spedycję. No nie mają co robić przy czwartku. No ale... Ale spoko, taka fajna zonka. Zobacz, jak stanąłem elegancko. Także luksus. No i kurde, zaraz uruchomię tacho. No rybne to chociaż te z 5 minut tego obsługi codziennej. Gary już mam pomyte. I tyle. Kurde, muszę sobie miejsce dodać do ulubionych. Zobacz, to jakby kiedyś to byś chciał ze stawem stanąć czy coś. Także luksus. I zaczynamy fajny dzień przygody. Także rozłączam się, bo będę wchodził do kabiny, tam troszkę mały pierdzielnik jest. No i po załadunku mamy obwodnicę Bordeaux, jeszcze 3 km i spierniczam 15 zjazdem. No właśnie, za 3 km. Jak tutaj koleżanki mówią.
Powiem ci tak, czuję się zarąbiście, pospałem, ale tak pospałem bez budzika, wiesz, codziennie do 10, to co by nie było, to ja wstanę. No i tak się stało, wstałem 1,5 godziny przed czasem i spałem naprawdę fajnym, głębokim snem. No, pogadałem rano do kumpla, zadzwoniłem, bo wiedziałem, że on rąbał całą nockę. No tam w sumie cała tu u niego to wyszła tak, że godzinę sobie drzemał, ale co to jest za drzemanie godzinę? Znaczy mi pomaga, nie? Mi to przez dłuższy czas pomagało i mamy sławną po lewej stronie Awię na Gardinion, jak to Adaśko mówił, a zaraz na znaku po prawej stronie, na tym białym, skrajnym prawym będzie widać, jak to się nazywa. Gradignan, tak to się nazywa. Ja tu kuźwa gadu, a tu mnie przerabiają. No. Portugalia? A ja. Zakaz wyprzedzania. Więc ten. I gadam z kumplem, szedł do mnie, dzwonił, mówię, dobra, czekaj, się rozłączę, bo strzep dzwoni. No i żeby mówię, a jak tam? No zaraz. Połączenie mi urwało. Powiedziałem mu, że mam jeszcze 9 do dokręcenia. No i tak się zrobiło, że... Hebel, co tam się dzieje? Ja pierdykam. No i chodzi o to, że zrobiło się tak, że jakaś awantura na spedycji, że niby... Ja się tam jeszcze nie zameldowałem. Takie, wiesz, cudawianki. Co tutaj odpierdziczasz? Bo skutecznie, że jakieś cudawianki. Po 800 metrach. Możesz sobie robić tylko... O, czekaj, bo ja tutaj zjeżdżam. Pojedę autostradą. Zaiste. Też tu zjeżdżam. No i temat jest taki. Się zagadałem, na znaki nie popatrzyłem. Czekaj, ale żem teraz pindolił. Bo tu jest jeden pas, no nie? A jakby pojechał kawałek dalej, to można jakby z tego drugiego od prawej pojechać w prawo. Też można. Bieg odpowiedni wrzucę. No i ja mówię, czekaj, już idę. Kuźwa, poszedłem tam na tą... Nikogo nie ma, żadnej kolejki, bo to magazyn po prostu. On tam coś było. Zjedź, 63, jakieś następnie. Pałki, smary, takie pierdoły. I gostek ten. Ja mówię, że... Dusza, że on tak wie, o co chodzi i tak dalej, musiał podpierdolić skubany, bo nie był zdziwiony, że ja jestem, no co by miał mieć dzisiaj, tylko no widzisz, to jest to, co mówiłem, się pojawia, miałby mnie tylko dzisiaj do załadowania, no dziwne trochę, nie? No w każdym razie, załadował, ja mu mówię, że 5 minut, no bo kurde, już muszę w to tacho, wiesz, ruszyć jeszcze, no nie chciałem ruszać tacha, bo co innego pośpiech spedycja, co innego życie, może on czeka na dostawę, może jeszcze się pierniczy z tym zapakowaniem, nie wiem, co on tam robi, no to tacha nie ruszałem. I mówię, że 5 minut, no problem, no to dobra, kuźwa, no wróciłem, odbębniłem 5 minut na tacho, trochę mało młotków, no ale dobra, podruszyłem. Załadowałem powolutku, słuchaj, bez pośpiechu, 3 pudełeczka, winda, cyk, powolutku, bez nerwacji, bez pośpiechu. Co takiego grzyba ta spedycja tutaj, oj, będzie musiał nam dołączać, tak świruje. No i co, no i temat jest taki, że ja lecę sobie. Kurde, gorąco, już 23 stopnie jest. Wczoraj się kąpałem, ale coś czuję, że chyba sobie zafunduję jeszcze jeden prysznic. Zresztą na załadunku rąbnąłem 15... Co tu się dzieje? A, bo my się teraz miksujemy z tymi dwoma z prawej. Zobacz, jaki długi tandem po prawej stronie. Ta przyczepa. Nie, to czekaj, solówka krótka. Dobrze. No i temat jest taki. Tylko fajna podnoszona środkowa ośka akurat. Temat jest taki, że to oni do nas. Kurwa, zakaz wyprzedzania. O, czekaj, to przez chwilę będą 3 pasy, także odważnie. Temat jest taki, że nie zjadę na prawy, dopóki się tutaj troszkę nie ustabilizuje ten prawy, bo on okrutnie wolno idzie, my jedziemy 55, a tamci jeszcze wolniej. Podejrzewam, że to na najbliższego węzła będzie szło. A w ogóle będzie się pierdaczyć, jeżeli w ogóle, to do tej A630. Tam sporo aut odbija.
nie było, to są obrzeża tego Bordeaux, tak? Więc kto tam się gdzieś przy jakiejś wiosce obok mieszka, ale gdzie jest w ogóle mój zegarek? Ja te patrzę, zegarka nie mam na ręce. No nie będę się teraz tu przebijał, no ludzie, litości. Przebiję się dopiero za chwilę. Spróbuję ich troszkę tutaj rypnąć jeszcze. Widzę, że z przodu też idzie jakaś ciężarówka. No i temat jest taki. Gradignan, co się tak nazywa. 150 km, widzisz? I to tutaj gdzieś trzeba będzie się powoli montować. Bo te ramię nie puszczą. No, no i zresztą słusznie. No i żadnego... Spróbuję przed Romka może. Romania, puścisz mnie? Pokaż. Też kiedyś kogoś puściłem, więc mogłoby się to jakoś tak udać. Dobra. Wjechaliśmy. Za Romanię. Miał być przed, ale tam Dafik zrobił ostęp, także luksus. No i co? Dalej by tu rzec. Trzeba by się wykąpać, bo zrobiłem 15 minut, więc na prysznicu, no kuźwa, wiesz, w ogóle mam kawę do wypicia. Kawa też, lodówkę narzekałem, mleko mi zamarzło, lodówka całą noc wyłączona. Ty, no nie ten. Na kościach zamarzło, tak teraz dalej na kość. Dobra izolacja, dobra lodówka. No i ten. Zamarzło, tak przy minus 7 robi się kurna na kość wszystko w lodówce, nie? Dzisiaj do przejechania spory kawałek drogi. Ale też nie jest tragedia, bo jeżeli pojadę dzisiaj na dychę 10 godzin plus 2 godziny, tak sobie dodaję, bo to pauza, tutaj widzisz załaduneczek, szybki, jest szybki, ale tak asekuracyjnie dwie, no to notabene z załadunku też pauza była. Dobra. Więc jak ruszyłem, kuźwa, do północy, widzisz, 11 godzin, się zesrało troszkę, cholera jasna. Ojojoj, co my tu zrobimy, bo rozładunek mam jakoś na rano. A to z szefem się wieczorem zgadam, które idzie pierwsze. Teraz muszę po prostu dobrze wycyfrować te pauzy, pasowałoby mi. W zasadzie to wiesz, i tak muszę 2:45 zrobić i tak, więc czy ja opierniczę te bramki, o coś tam jedzie z lewej, czy ja opierniczę te bramki i stanę na pauzę, a potem tylko zrobię pauzę, pasowałoby mi zrobić pauzę po mięciu bramek, wtedy sobie, cholera, wtedy sobie zrobię 15 minut. Pasowałoby mi pójść do tej Mercadony, kupić jakąś kolę czy coś. Ona jest przy tym punkcie do tankowania, więc ajajaj. Muszę to sobie pojechać i obliczyć. 230 km do tankowania, do, znaczy do granicy Francja Hiszpania. I by to rozkminić. No nie dolecę do granicy na... Ha, nie, co ja pierdaczę, dolecę, wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Lecimy, na razie. Nie ma czasu, login. Czekaj, popatrz, bo ja widzisz, ja mam bezpłatne wbite, ale ja pojadę płatnymi, a w ramki ominę, to mi sporo mi tu będzie czasu. A mam wyjechać, no właśnie, tak sobie myślę, że 200 parę kilometrów było Bordeaux do Hiszpanii, a nagle nie dojadę. No. Ja dopiero pół godziny wyjechane. Więc lecimy i na tankowaniu sobie dokręcę pół godziny pauzy. Także luksus. Luksus, dobra, ale mi się rozgadał, nie? 10 minut znowu jakiegoś pierdaczenia, ale mam takie fajne disco polo. No, coś tam sobie leci, tak sobie będę powoli leciał. Zdejmę sobie ogranicznik i lecimy. Ładna pogoda, piękna, 23. Wyobraź sobie, a jest godzina 11:30, a tu najcieplej jest właśnie popołudniami. Okej.